Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku. Dziś zapraszam Was na przegląd kolejnej marki. Weźmiemy pod lupę tym razem markę koreańską, o którą prosicie mnie już od naprawdę dłuższego czasu. Jak widzicie po tytule, jest to marka, która w ostatnim czasie stała się bardzo popularna, między innymi na polskim YouTubie. Stwierdziłam, że jest to chyba najwyższy czas, żeby Wam troszkę o tej marce opowiedzieć. Zrobiłam research, przeanalizowałam, przygotowałam sobie nawet komputer, z którego będę ściągać, więc mam nadzieję, że nie będziecie mieć nic przeciwko, że będę z niego sobie tutaj korzystać. Ale mam do przekazania Wam bardzo ważne informacje. Sprawdzimy, czy rzeczywiście marka jest godna zainteresowania. A te wszystkie pozytywne opinie na jej temat, które pojawiają się w internecie, czy na pewno są prawdziwe. Także jeśli jesteście zainteresowani tematem, zaczynamy. Jak wiecie, na moim kanale pojawia się naprawdę sporadyczna ilość produktów marek azjatyckich. Ja nie jestem osobą, która jest zafiksowana na punkcie azjatyckich, koreańskich, japońskich, chińskich kosmetyków. Uważam, że w Europie mamy ogromną ilość wspaniałych produktów, jak również wiele polskich marek, które jakościowo, ilościowo i generalnie jak patrzymy na te kosmetyki, wcale nie jest gorsza od marek azjatyckich. Ale oczywiście rozumiem, że są osoby, które chętnie korzystają po tego typu kosmetyki, testują, sprawdzają, lubią azjatyckie marki i wcale się nie dziwię. Natomiast, tak jak wspomniałam tutaj na moim kanale, tych marek było naprawdę bardzo niewiele, takich moich poleceń, jeśli chodzi o kosmetyki azjatyckie, a tytułowa marka, o której dzisiaj będzie film, na pewno nie pojawiła się na moim kanale i też na moim kanale się nie pojawi. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, stwierdziłam, że no muszę Wam o tej marce opowiedzieć, bo coś mi się tutaj nie klei. Coś mi się tutaj nie podoba i jest coś, co mnie od tej marki skutecznie odpycha. Ale po kolei. Zacznijmy od samego początku. Wiemy o tym, że ta oba marka koreańska jest marką stworzoną przez pewną klinikę dermatologii, która jest znana z leczenia skór atopowych i wrażliwych. I kosmetyki, które produkuje, mają być skierowane przede wszystkim do osób, które właśnie chcą postawić na regenerację, odnowę, odbudowę skór wrażliwych, podrażnionych i nie tylko, ale też chcą korzystać z kosmetyków, które mają w składach wysokiej jakości substancje. I dystrybutorem na Polskę właśnie tej marki, tych kosmetyków jest sklep La Rose, czy też sklep La Rose, jak czytał, tak czytał. Słuchajcie, mamy tutaj na pierwszej stronie, kiedy wpiszecie sobie wyszukaną markę właśnie tutaj w wyszukiwarkę, znajdziecie oczywiście informacje na temat marki. I to, co mnie zatrzymało na moment, to jest ostatnie zdanie, z którego dowiadujemy się, że w tej marce kosmetyków lista użytych składników jest krótka i obejmuje jedynie pozycje niezbędne i bezpieczne. Uwaga! Nie znajdziemy tu alkoholu, silikonów, parabenów, substancji zapachowych ani sztucznych barwników. No i tak sobie pomyślałam, fajnie, ciekawie, będą krótkie składy, będą tylko najważniejsze substancje aktywne, nie będzie substancji kontrowersyjnych, czas to sprawdzić. Dobra, no i słuchajcie, pierwszy preparat, który sobie teraz tak przeanalizujemy, jest to jeden z kosmetyków, który bardzo często poleca się tutaj na YouTubie i też cieszy się dobrą opinią, że naprawdę działa, że ma fajną konsystencję, że fajnie się go stosuje, fajne substancje aktywne. No i dobra, mam na myśli oczywiście równoważący żel. I teraz przejdziemy sobie do informacji, którą podaje nam na temat tego równoważącego żelu sklep La Rose, La Rose, La Rose, tak? Mamy tutaj równoważący żel nawilżający. Ok, o miodowej konsystencji, fajnie. Zapewnić ma skórze barierę ochronną, aby ją ustrzec przed niekorzystnym wpływem środowiska zewnętrznego i jednocześnie doskonale nawilżając i regenerując. Zapowiada się super. Mamy wyróżnione tutaj kilka takich ważnych punktów, a mianowicie to,
przepraszam, że jest to preparat zalecany do skór suchych i starzejących się rodzajów skóry, działa na nie odmładzająco, uspokajająco, łagodząco, cera staje się gładsza, mocniejsza, sprężysta. Posiada wyłącznie naturalne składniki. Każdy z nich ma atest higieniczny. Nie zawiera składników, które mogą podrażniać skórę, tak jak zapachy, barwniki i alkohol. I uwaga, zawiera tylko 7 składników najwyższej jakości w swojej innowacyjnej formule. Dobra. Kluczowym składnikiem jest tutaj wyciąg straganka, o ile się nie mylę. Wyciąg straganka, tak. I patrzę sobie dalej. Lecę sobie tutaj, słuchajcie, po stronie. Czytam. I dochodzę do składu. Czy rzeczywiście mamy 7 substancji o najwyższej jakości? Tak, mamy 7 substancji. Pytanie, czy najwyższej jakości? Zaczynamy. Jako pierwszy pojawia nam się ekstrakt straganka, o którym wcześniej wspomniałam. Następnie mamy polisorbat 80, stabilizator, konserwant, emulgator, olej jożoba i emulgator. No dobrze, kochani, mamy ten ekstrakt straganka, który jak wiemy jest naprawdę świetnym antyoksydantem. Bardzo fajnie działa na skórę i mamy go jako tą pierwszą substancję aktywną w składzie, więc podejrzewam, że jest go tutaj najwięcej. Ale moją uwagę zwraca następna substancja, a mianowicie polisorbat 80. I teraz zaczynam się zastanawiać, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Polisorbat 80, słuchajcie, to jest taka substancja, która jest zaliczana do substancji kontrowersyjnych. Rzadko się o niej mówi, co nie zmienia faktu, że jest substancją kontrowersyjną, czyli można by było powiedzieć, że jest zaliczana do tych wszystkich substancji takich jak parafina i jej pochodne, donory formaldehydu, BHT, czy na przykład parabeny, silikony i cała reszta. I mówimy tutaj o marce, która ma mieć najwyższej jakości składniki, składniki bezpieczne, składnik nie powinna posiadać substancji kontrowersyjnych, a już jako drugi w tym pierwszym produkcie, który sobie podglądam, pojawia mi się polisorbat 80. Polisorbat 80 jest to substancja, która może być stosowana jako stabilizator, rozpuszczalnik, emulgator, jak również konserwant. Jest ona dopuszczona do stosowania również w przemyśle spożywczym i tam znajduje się pod nazwą E433. I teraz uwaga. W 2015 roku pojawiły się doniesienia w pracach medycznych, że polisorbaty, w tym również polisorbat 80, są to substancje całkowicie bezpieczne do stosowania i nie powinniśmy się ich obawiać. Ale już w 2016 roku pojawiają się kolejne prace naukowe, gdzie udowodniono, że polisorbat 80 jest substancją dostarczoną oczywiście w pożywieniu, jest substancją, która bardzo niekorzystnie działa na mikroflorę jelitową. A jeśli będziemy go nakładać na naszą skórę, może zaburzać nasz naturalny mikrobiom. Co więcej, jest to również substancja, która tam w pewnych warunkach i tak dalej może wytwarzać szkodliwy dioksan. I uwaga, uwaga, jest to substancja, z którą tak naprawdę nie powinny mieć kontaktu kobiety w ciąży, kobiety, które karmią lub też kobiety, które planują ciążę. Czyli mamy tutaj substancję kontrowersyjną, która pojawia się już jako drugi składnik w tym bardzo popularnym produkcie i zastanawia mnie najbardziej to, że kiedy sobie patrzę tutaj właśnie w moim komputerze na opinie, które pojawiają się w tym sklepie pod tym produktem, są naprawdę niesamowicie pozytywne. I tak może być, słuchajcie, może tak być. Ale to, co mnie właśnie zastanawia, to to, że tak głośno mówimy o tych substancjach kontrowersyjnych, które są takie szkodliwe. Gdzieś tam się pojawiają informacje, że one jednak są jakieś tam szkodliwe i warto z nich rezygnować. A ludzie nie zwracają uwagi na takie substancje jak właśnie polisorbat 80, który też jest substancją kontrowersyjną. I skoro mówimy o tym, że
powinniśmy ograniczać stosowanie kosmetyków zawierających parafinę czy silikony, to dlaczego nie mówimy o tym, że powinniśmy ograniczać stosowanie kosmetyków zawierających polisorbat 80? I jeśli przyjrzycie się dokładnie, jeśli chodzi o europejskie kosmetyki, już nie będę tutaj wchodzić w temat żywności, to zauważycie, że w europejskich kosmetykach stosowane są polisorbaty np. 20 czy 60, ale bardzo rzadko pojawia się polisorbat 80. W kosmetykach azjatyckich gdzieś jednak ten polisorbat 80 jest. Także to jest pierwsza sprawa, która rzuciła mi się w oczy, jeśli chodzi o kosmetyki tej marki i coś, co mi się nie zgadza na stronie dystrybutora z analizą składu tego oto kosmetyku. Dobrze, kochani, to teraz idziemy z analizą kolejnego preparatu i co ja tutaj dla Was przygotowałam, będzie to substancja, kolejny kosmetyk, który również jest popularny w internetach, o którym również dużo się mówi i pewni twórcy go bardzo chętnie polecają, a mam na myśli tutaj nawilżającą ampułkę. No i teraz słuchajcie, kolejna sprawa. Wchodzę sobie na stronę dystrybutora, patrzę, co my tutaj mamy wśród tych informacji i mamy tak. Mamy tutaj informacje o tym, że mamy kolejnych 6 naturalnych składników. Ach, słuchajcie, bo jeszcze tutaj nawiążę do tego wcześniejszego kosmetyku. Jak pewnie zwróciliście uwagę, wśród naturalnych kosmetyków, naturalnych substancji, które znalazły się w składzie, były tylko dwie. Tak, był to ekstrakt straganka i olej jojoba. Wszystkie pozostałe substancje to nie są substancje naturalne. Między innymi polisorbat 80, który jest substancją syntetyczną, półsyntetyczną. Czyli nie wszystkie składniki są naturalne. Tutaj z kolei mamy wyłącznie 6 naturalnych składników. Każdy z nich ma atest i nie ma tutaj składników, które będą podrażniać zapachy, sztuczne barwniki, alkohol. Mamy tutaj zapewniony poziom, optymalny poziom nawilżenia, zero wysuszenia i nie będzie żadnego podrażnienia. No i patrzę na skład. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć substancji. Czy mamy tutaj, po raz kolejny się pytam, 6 substancji naturalnych? Nie. Sami zwróćcie uwagę. Pierwsza z nich to jest wyciąg z korzenia błonnika. Znowu jako drugi pojawia nam się polisorbat 80. Następnie mamy stabilizator, emulgator, konserwant i emulgator. Ja się pytam, dlaczego dystrybutor podaje, że są tutaj, że jest tutaj 6 naturalnych składników, kiedy tak nie ma. Mamy tutaj tak naprawdę jeden składnik naturalny, którym jest ekstrakt z korzenia błonnika. Znowu pojawia nam się polisorbat. Mamy konserwant. Czy ja źle widzę, czy coś mi tutaj znowu nie gra? Ja się pytam, halo, o co chodzi? No ale dobrze, lecimy teraz z trzecim produktem. Następny kosmetyk, który w ogóle okazał się dla mnie niezłą zagadką. A dlaczego? Będę teraz mówić o toniku, o tonerze. Słuchajcie, w jednym ze sklepów znalazłam takie oto informacje, że w składzie tego preparatu znajdziemy między innymi ekstrakt straganka oraz betainę. Świetnie. Betaina, naturalny aminokwas, bardzo fajny dla skóry, a ekstrakt straganka już sobie omówiliśmy. Znowu mamy informacje o tym, że nie ma tutaj żadnych zapachów, barwników i alkoholu, a wyłącznie naturalne składniki. Mówię, dobra. Sprawdzamy sobie skład. No i co ja widzę? Uwaga! Mamy wyciąg straganka, mamy konserwant, mamy humektant, wosk silikonowy, zagęstnik, kopolimer i arginina. No i znowu zatrzymamy się teraz przy składzie tego kosmetyku. Mamy tutaj mieć naturalne substancje, a okazuje się, że tych naturalnych substancji jakoś mało. Dobra, gdzie jest betaina, ja się pytam, o której wspomina nam inny sklep, ale wyróżnia ten składnik
jako jeden z tych aktywnych. Ja tej betainy, słuchajcie, nie widzę tutaj w składzie. Dobra. Po ekstrakcie, którego jest oczywiście najwięcej, występuje konserwant, ale uwaga, uwaga, co ja widzę? Wosk silikonowy. Czy sklep La Rose, La Rose nie wspominał o tym, że jest to marka, która nie korzysta z substancji kontrowersyjnych, a w składach nie znajdziemy m.in. silikonów? No to dlaczego ja tutaj w składzie widzę wosk silikonowy? Dlaczego ja tutaj w składzie widzę karbomer, czyli kopolimer? Ale słuchajcie, zaczęłam drążyć temat i mówię, gdzie ta betaina? Czyżby było coś tutaj nie tak z tym produktem, a może ktoś się pomylił? I zajrzałam do sklepu Cozy Bella, gdzie również jest dostępna ta marka i jest ten preparat, ten toner. Skład INSI jest identyczny i też nie ma tej betainy. Na szczęście sklep Cozy Bella nie wyróżnia jej jako substancję aktywną. I mówię, no rany boskie, skąd takie informacje? Dlaczego nas tutaj wprowadzają po raz kolejny w błąd i dlaczego przekazują nam, że mamy mieć jakiś składnik w INSI, którego tak naprawdę nie ma? No i znowu, przepraszam Was, że to powiem, ale mi to śmierdzi, mi się to po prostu nie klei, jeśli chodzi o tę markę. Ale na zakończenie mam jeszcze jedną perełkę, którą dla Was znalazłam, a mianowicie krem pod oczy w saszetce, a na... Uwaga, słuchajcie, na stronie sklepu La Rose jest oznaczony jako preparat w saszetce 1 ml, zobaczcie sobie, i jest dokładny opis, próbka w sprzedaży za 2,90. Czy Wam się wydaje to normalne, że sklep sprzedaje próbki? Bo według mnie próbka powinna być dołączona tak naprawdę jako gratis do jakiegoś kosmetyku. Marka nie jest marką najtańszą, ale prowadzenie takiej polityki, że sprzedaje się próbka, to już kompletnie mi się nie podoba. I tak jak mówię, moim zdaniem próbki powinny być dołączone do kosmetyków jako gratis, żebyśmy mogli sobie przetestować. Zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj próbkę, która ma 1 ml, i z założenia powinno być tak, że będziemy tę próbkę, ten 1 ml powinniśmy wykorzystać na jeden raz i próbka powinna pójść do wyrzucenia. Ale mając tutaj na myśli krem pod oczy, my nie jesteśmy w stanie zużyć 1 ml pod oczy, zużyjemy go zdecydowanie mniej i zapewne większość z nas zrobi taki myk, że to, co zostanie w tej saszetce, odłoży sobie saszetkę i przetestuje sobie następny raz. A wiecie, jakie to jest niehigieniczne, jakie to jest niedobre dla naszej skóry, jak szybko gdzieś na tej próbce zaczną zbierać się bakterie. Powinniśmy taką próbkę przełożyć sobie do jakiegoś zakręcanego pojemniczka i wtedy ewentualnie wykorzystać pozostałość z tej próbki, ale mówię tak, no dobra, może jest krem pod oczy w sprzedaży, który będzie w takim pełnowartościowym produkcie i może to jest oferta dla konsumenta, żeby sobie kupił ten produkt jako próbkę i przetestował za te 3 zł, jeśli nie zużyje całej pod oczy właśnie na ten jeden raz, wyrzuci i nie będzie z tym problem. Ale ja znalazłam tutaj, że ta opcja kremu pod oczy, ten 1 ml w saszetkach, jest dostępna również w większej opcji, czyli 50 takich saszetek. I tutaj znowu ja mam pytanie do marki, już konkretnie nie do sklepu. Dlaczego produkuje krem pod oczy w saszetkach? Jaki to ma sens? Jakie to jest bezpieczne dla skór przede wszystkim wrażliwych? No widzicie, sami widzicie, że mi się tutaj z tą marką no praktycznie nic nie klei. Ale dobra, zwróćmy teraz uwagę na skład. Co my tutaj takiego fajnego mamy? Jest na sklepie opisana lista substancji aktywnych. Sprawdzamy na dole. Skład już wcale nie jest taki krótki, jak zazwyczaj ma to miejsce w przypadku innych produktów. I co my tutaj takiego mamy? Na pierwszym miejscu znajdziemy ekstrakt straganka, który jak widzicie w większości kosmetyków tej marki koreańskiej występuje gdzieś na początku składu. Ale teraz mamy drugą substancję. Uwaga, wazelina.
A chyba wszyscy wiemy, jak wytwarzana jest wazelina. Idziemy dalej. Lotny silikon. Przecież miało nie być silikonów w tych kosmetykach. Dalej. Mamy emolient. Mamy masło szaglicerynę. Kolejny silikon. Cerezynę, humektant, konserwant, emulgator, humektant. Polimer silikonowy, który pewni twórcy uważają za mikroplastik. Dalej, mamy ferment z rzęszenia, wyciąg z lukrecji, pochodną glukozaminy, hialuronian sodu, krzemionkę, detergent i emulgator. Czy według Was to jest skład marki, która przez dystrybutora twierdzi, że nie ma tutaj substancji kontrowersyjnych, nie ma tutaj silikonów, parabenów, alkoholu, zapachów czy też sztucznych barwników? Okej, może nie ma tutaj zapachów, barwników i alkoholu, ale jest silikon. Jest coś, co niektórzy nazywają mikroplastikiem. To nie jest, słuchajcie, wiarygodne jak dla mnie. I teraz powiem Wam tak. Patrząc na te wszystkie kosmetyki tej marki, znalazłam oczywiście kilka perełek i takich produktów, które można by było fajnie spróbować i przetestować. Ale po całej analizie tej marki mi nasuwają się pewne takie przemyślenia i coś, co spowodowało, że ja w tę markę inwestować nie będę i ja jej kupować nie będę, a tym bardziej nie będę Wam jej polecać na moim kanale. Przede wszystkim nie podoba mi się ta ściema. Nie podoba mi się to, że osoba, która może nie znać się kompletnie na składach kosmetyków, nie analizuje ich, na nie nie patrzy i ufa sklepom, tym deklaracjom marketingowym, producentom, przeczyta sobie takie informacje, o których, które przekazuje nam dystrybutor, poczyta sobie trochę, że mamy tutaj same naturalne substancje i stwierdzi, no super, marka kosmetyków naturalnych koreańskich, dlaczego nie? A w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Tutaj mamy jeden, dwa, może kilka substancji naturalnych. Reszta jest, są to substancje syntetyczne. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, jaka jest teoria, która mówi nam o, kosmetyku naturalnym, to możemy powiedzieć, że ok, bo te produkty mieszczą się w tej teorii kosmetyków naturalnych, czyli ponad 90% mamy substancji naturalnych, a reszta są to substancje, mogą to być dopuszczone substancje jakieś tam syntetyczne i nie tylko, które będą tworzyły tę konsystencję tych kosmetyków, formułę tych kosmetyków. I tak w przypadku tych produktów jest. Ale mi nie podoba się to, że ja czytam takie deklaracje, że tutaj mamy wszystkie substancje naturalne. Nie podoba mi się to, że mamy informację o tym, że nie ma silikonów, a te silikony są. Nie podoba mi się to, że marka jest, twierdzi się, że jest to marka, która ma bezpieczne substancje, które nie będą podrażniały, nie będą szkodziły naszej skórze, a wiemy o tym z różnych źródeł, że polisorbat 80 jest substancją kontrowersyjną i może być tak, że w 80% przypadków osób testujących te kosmetyki nie będzie żadnych alergicznych przypadków, skutków ubocznych, podrażnień i tak dalej, ale kobiety w ciąży powinny ograniczyć takie kosmetyki. Mimo wszystko osoby, które cierpią, które mają skórę podrażnioną, nie powinny stosować preparatów zawierających polisorbat 80. Wiemy również, że nie stosuje się tej substancji, takich kosmetyków, które zawierają tę substancję na skórę podrażnioną. Dlaczego tutaj wyczytuję informację, że jednak można stosować w regeneracji skóry podrażnionej, jak wiemy, że nie powinniśmy tego stosować na skórę podrażnioną. Mi się kompletnie to wszystko nie trzyma kupy i na zakończenie tego dzisiejszego filmu powiem jeszcze jedną ważną informację. Otóż ja rozumiem, że ta marka jest polecana w internecie przez różnych twórców i rozumiem też to, że wielu twórców nie interesuje się analizą składów, nie zwraca na to uwagę, raczej testuje na swojej skórze, sprawdza, czy się ten kosmetyk sprawdza, czy nie wywołuje żadnego podrażnienia i może być tak, że większość z tych twórców stwierdza, że rzeczywiście te kosmetyki są świetne, że dają efekty,
Co prawda nie ma tam żadnych promotorów przenikania, działanie może być tylko powierzchowne, ale ja tego stwierdzić nie mogę, ponieważ ja tych kosmetyków nie testowałam i testować nie będę. Natomiast dziwi mnie to, że są też tacy twórcy, którzy twierdzą, że znają się na składach kosmetyków, którzy głośno mówią o substancjach kontrowersyjnych takich jak BHT, donoryformaldehydu, mikroplastiki, silikony, parafina i odradzają Wam stosowanie tego typu kosmetyków, a z drugiej strony zachęcają Was i polecają Wam kosmetyki tej oto marki, które w składzie mają substancje, o których ci twórcy mówią głośno, że są złe. Dla mnie to jest dziwne. Wy sobie odpowiedzcie na pytanie, dlaczego tak się dzieje i czy skąd taki pomysł, czy są to współprace płatne, czy ktoś dostał za to kasę, czy może kompletnie się jednak nie zna, a może wami manipuluje, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Ja tego oceniać nie będę. A decyzję o zakupie tych kosmetyków pozostawiam wam. To wy będziecie decydować, czy chcecie w nią inwestować, czy nie boicie się substancji kontrowersyjnych, czy polegacie na opinii innych twórców, na opinii innych ludzi, którzy na stronie sklepu wypisują praktycznie same pozytywne opinie. Czy do was to przemawia, do mnie nie i myślę, że tyle w tym temacie. Na zakończenie dzisiejszego filmu przypominam wam również, że wszystkie ważne linki znajdziecie jak zawsze w opisie do tego filmu, wystarczy go sobie rozwinąć, tam macie wszystkie informacje. Dziękuję wam za uwagę i poświęcony czas. Mam nadzieję, że teraz rozwiałam wasze wątpliwości, co sądzę na temat tej koreańskiej marki. Widzimy się w kolejnym filmiku, trzymajcie się ciepło, pa!